Dzień dobry. Szafarz Jawolski. Jesteśmy umówieni z panią redaktor Fogiel. Na 14 w sprawie wyborów. Pani redaktor Fogler, jest dokument, poproszę. Wiedzą panowie gdzie, ale jest dopiero 12. Jak się przychodzi do kogoś ważnego, to lepiej przyjść wcześniej, przygotować się, wie pana. A jest tu gdzieś jakiś bufet? Drugie piętro. Przyszłeś, że tak powiem, w samą porę. Będą zmiany. Na lepsze, że tak zażartuję, co? Aha. A tamci się znowu będą zastanawiać, który musi odejść. No, tam ich jest tyle, że tylu, że co każdy zawsze wyjdzie na to. I jeden z nich, jak ostatnio kandydował, to tu niedaleko sobie powiesił plakat ze swoim zdjęciem. Ja się długo zastanawiałem, wiesz, do kogo on jest podobny. I wpadłem na to. On do nikogo nie jest podobny. No to on ma szansę spore. Oni w ogóle powinni tych plakatów nie wieszać, bo to tak na wizerunek miasta kiepsko wpływa, tylko takie mieć słupy, wiesz, taki właśnie ekran taki. I tam było napisane, narodu, my ciebie kochamy, tam będzie ci lepiej, dobrze i sensownie. I taki wycięty owal, co ja mówię owal, na twarz, żebym tam wkładał. I tam by sobie postał i następny, proszę. Tak by mogli robić, to by było taniej chyba. Jak oni na Pomorzu kandydowali, bo to jest grupa objazdowa, oni jeżdżą w różne miejsca i kandydują. Jak na Pomorzu kandydowali, to podobno używali takiego hasła zwróćmy Gdynię morzu. I tam ludzie w popłoch wpadli, a w jakimś programie wyborczym powiedzieli, że ich przeciwnicy są między młotem a charybdą. No, po nich się dużo można spodziewać. Ja tak jak ich obserwuję, to wiele tam o nich nie wiem, ale na przykład mają okres godowy co 4 lata. Godają. Potem tak cichno, leciutko. Znowu godają za 4 lata. Oni w ogóle to są niewolnicy miłości. Oni kochają naród. Prawdopodobnie z powodu, że w mniejszym gronie im nie wychodzi nic z tą miłością.